A czy pracowała pani też z ofiarami przestępstw albo ich rodzinami? Tak. Bo zastanawiam się, co można powiedzieć na przykład matce, której zamordowano córkę. Mhm. Jak wyglądają takie rozmowy? Ludzie mówią, Boga nie ma. To słyszysz, nie ma Boga. Siedzisz, słuchasz, rozmawiasz, robisz herbatę. Czyli głównie polega to na słuchaniu wtedy tego, temu, żeby ktoś mógł właśnie... A co powie mi, że Bóg istnieje? W takiej sytuacji?